Halo, halo, witam Was serdecznie. No nie było słychać, bo nic nie mówiłem, także wiecie, ciężko w ten sposób zadziałać wtedy, nie? Dobra, dobrze mnie słychać w ogóle, czy trochę głośniej ma być? Okej, dobrze, tak może być, tak? Dobra, słuchajcie, no tutaj ktoś pytał, ile to potrwa. To zależy od Was, tak? Bo będą jakby dwa takie panele. Jeden pierwszy panel będzie prowadził Marcin Gurtowski na temat blogowania w marketingu. No facet, który ma coś na ten temat do powiedzenia, może tak. A później ja będę mówił o tym, jak działa plan marketingowy w 7-minutowym treningu. Oczywiście to już dla zainteresowanych. Jeśli nie interesuje Cię w ogóle ten biznes, no to przesłuchasz, tak? Zrobisz notatki z pierwszej części konferencji, a później no po prostu pożegnamy się i tyle. A na drugiej części będę mówił, jak działa plan marketingowy i ile możecie już dzisiaj te osoby, które są razem ze mną w biznesie, mogą zarabiać dzięki temu, że budujemy właśnie na przykład jedną nogę w tym biznesie, tak? Także tak to wygląda, nie? Dobra, co jeszcze? Linki są zablokowane, także tutaj no nie da rady, tak? Przesyłać linków, od razu mówię. Tutaj jest webinar na temat, no, taki, który jest w temacie, można powiedzieć, czyli blogowanie o marketingu i innymi tutaj rzeczami się nie wymieniamy, także to jest etyka w biznesie, tak? Jeśli chcecie się między sobą wymieniać i tak dalej, no to wtedy po prostu, no to wtedy musicie do siebie się kontaktować nawzajem ze sobą, tak? Także tak to wygląda. Tak jak mówię, kwestia jest prosta. Dwa panele. Pierwsza o blogowaniu, jak blogować, kiedy blogować, po co blogować, jak efektywnie blogować, no i czy w ogóle blog jest potrzebny do czegokolwiek nam w internecie. A druga już dla zainteresowanych na temat, jak można naprawdę zarabiać konkretne pieniądze w najlepszym dzisiaj planie marketingowym, jaki znam, w internecie. Tak słychać, Darku. No i co? I zaczynamy. Przedstawiam teraz Marcina Gurtowskiego. Już wiele osób z Was go zna. Może nawet większość, a może nawet wszyscy. Tak, ja się wyłączam. Oddaję głos tutaj Marcinowi. Ile przewidujemy czasu na pierwszą część? Myślę, że z pół godziny, 40 minut na pewno. Także do usłyszenia. Marcin, możesz zacząć działać. Trzymaj się i do usłyszenia na następnym po prostu tutaj panelu. A teraz? Jest już lepiej? Okej, no ale czy nie jest za głośno, czy za cicho? Bo jak coś, to mogę poprawić, tak żeby było wszystko okej. Dobra. Jeszcze trochę, okej. Jak jest teraz? Wszyscy dobrze słyszą? Dobra. Żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Ktoś tu pytał, ile potrwa ta pierwsza moja część. Będzie dosyć krótko, powiem tak. Nie będę przedłużał za bardzo. Będzie to, myślę, kilka wartościowych wskazówek, kilka fajnych takich wskazówek, które warto wykorzystać przy blogowaniu, tak, w marketingu. Ale nie będę za bardzo też, że tak powiem, lał wody, żeby to potrwało dosyć szybko. Okej, tak, żeby zacząć jakoś, to mamy dzisiaj poniedziałek, nie? Wiele osób nie lubi tego dnia. Powiem szczerze, że ja dzisiaj też nie, bo całą noc prawie nie spałem, ale myślę, że dam radę. Dobra, no to zaczynamy. Mam takie pytanie. Czy prowadzicie już bloga? Kto z Was już posiada swojego bloga, tak?
bloga takiego biznesowego, powiedzmy. Kamila nadal nie słyszy, czy no nie wiem, być, bo ktoś musiał jej napisać, żeby wylogowała się i zalogowała, że to pomoże. Okej, widzę, że tutaj zdania są podzielone. Niektórzy prowadzą, niektórzy nie. Dobra, to zaraz powiem, dlaczego warto prowadzić swój blog, tak? Dlaczego potrzebny jest blog, jeżeli działamy w marketingu internetowym, czy też w marketingu sieciowym lub w programach partnerskich i używamy do tego internetu, do promocji, do marketingu, tak? Po pierwsze, tak, jaka jest różnica między blogiem marketingowym a takim tradycyjnym? No, różnica jest diametralna, że tak powiem, bo taki tradycyjny, tak, to prowadzimy sobie ze względu na, nie wiem, jakieś pasje, zainteresowania, możemy pisać o wszystkim, tak. I jako biznesowy blog różni się tym, że on ma służyć pewnym określonym celom, tak, strategicznym celom w działaniu marketingowym, tak. Mamy być po pierwsze twarzą firmy, jeżeli mówimy o nas, tak, o sobie pojedynczo, tak, każdym z nas, no to jest to twarz nasza indywidualna. Ale też większe korporacje tworzą swoje blogi tak, żeby była to jakaś twarz firmy, do tego, żeby można było lepiej się kontaktować ze swoją grupą docelową, po to, żeby można było budować markę swoją. Można było też budować, jak to nazwać, takie zaufanie wobec właśnie firmy, wobec siebie, tak? I właśnie tym jest blog w biznesie. Oprócz tego, oprócz budowania marki, co jest bardzo istotne, blog ma służyć jeszcze do tego, żeby budować listę kontaktową, listę adresową właśnie w marketingu. Jest to świetne narzędzie, ponieważ jeżeli działamy w marketingu sieciowym, jak to już widziałem, ktoś o tym pisał, to blog sam w sobie, przepraszam, blog sam w sobie nie służyć do tego, aby promować jakąś firmę. On ma służyć do tego, aby zbierać listę adresową, bo najskuteczniejszą formą marketingu jest marketing mailowy, tak? I dlatego właśnie poprzez blog zbieramy listę adresową, którą właśnie wykorzystamy do tego, aby budować swój biznes w marketingu sieciowym, no to też w programach partnerskich. Więc tak, po pierwsze trzeba określić swój cel, czyli chodzi o to, żeby znaleźć swoją niszę. Tak, bo można na przykład tworzyć bloga na temat marketingu sieciowego, coś, co jest związanego z tym działaniem, tak, które wykonujemy, bo nie bardzo jest tworzyć bloga na temat, że dzisiaj rano zjadłem sobie kanapkę, tak, z dżemem, a jutro napiszemy, że piję fajną kawę, tak. No to nie o to w tym chodzi. To ma być blog w konkretnej niszy, tak. To może być na przykład na temat programów partnerskich, blog na temat budowania marki. Coś, co jest właśnie związane z tą niszą. Dobra, to jakbym cię prosił, Marcin, o kolejny slajd. Dzięki. Tak, jeżeli właśnie tworzymy bloga, to ważne jest to, żeby założyć blog pod własnym domeną na własnym koncie hostingowym. Po ostatnim webinarze dostałem pytanie, dlaczego mam bloga na Blogspocie? Czy to jakieś właśnie związane ze strategią działania, że blog na Blogspocie jako produkt Google jest bardziej promowany? No nie, po prostu ja mam dwa blogi na Blogspocie. Pierwszy mam dlatego, że no, to był mój pierwszy blog, ale drugi dlatego, że to był mój drugi blog założony. I po prostu było mi łatwiej założyć go na Blogspocie, bo jest to proste, tak? Proste, darmowe i w ogóle nie było z tym żadnego problemu. Nawet ja jako laik parę lat temu sobie z tym poradziłem. Ale mój jakby docelowy blog jest już na własnym domenie, jest na własnym hoście, tak? Jest na WordPressie położony.
I to też każdemu polecam, żeby właśnie stworzyć swój blog na swojej domenie, na własnym hoście. Daje to no, znaczną przewagę, bo można wiele rzeczy wykorzystać, których nie ma w takich darmowych rozwiązaniach. Chociażby to, o czym była mowa tydzień temu, jak któraś z osób się zapytała, dlaczego unijnym blogu nie można skonfigurować wtyczek, tak? No, okazało się, że to dlatego, bo był to używany, ta osoba używała darmowej platformy na WordPress.org, bodajże albo nieważne, tak? Istotna wskazówka, tak? Żeby spersonalizować właśnie swoją domenę. Jeżeli prowadzimy swój blog, to lepiej jest to bardzo wskazane, ale nawet, żeby ta domena nosiła nazwę imię i nazwisko, tak? Żebyśmy byli twarzą swojej firmy, tak? To jest bardzo fajne rozwiązanie, Marcin już tak ma, niestety, ale wiem, że to jest dobre rozwiązanie, żeby właśnie posiadać blog o takiej domenie, żeby było po prostu imię i nazwisko, tak jak Marcin to właśnie ma, www.marcinonieszczuk.pl. U mnie to jest tak, że mam domenę ekspertpartner.pl i żeby być rozpoznawanym z tą stroną, to muszę trochę więcej pracy wykonać, żeby ta strona od razu się kojarzyła ze mną, tak? Tak jak, no, oczywiście da się to zrobić, tak jak na przykład pomyślimy o blogu na przykład Mediafan, tak? To od razu wiadomo, że to jest Maciej Budzik, tak? No ale trzeba trochę więcej tej pracy włożyć. Dobra, Marcin, możemy dalej? Okej. Okay. Wybierz ciekawy szablon estetyczny i go spersonalizuj. Chodzi o to, żeby była użyteczność, że jak jakaś osoba sobie wejdzie na naszą stronę, na nasz blog, to żeby ten widok mnie nie straszył, że tutaj będzie nie wiadomo co, tak? To ma być fajnie, czysto, przejrzyście, wszystko poukładane, bez żadnych choinek, tak? Choinki zostawmy sobie na święta, nie? Także czyste, przejrzyste szablon na ściemnięć ja polecam anglojęzyczne strony. Sam korzystam właśnie z anglojęzycznych stron, zamiast wpisywać po prostu szablon WordPress, wpisuję sobie WordPress template w wyszukiwarce i wiele ciekawych stron z rewelacyjnymi szablonami. I też niektóre są bardzo fajne, nawet darmowe, tak? Szablony na anglojęzycznych stronach. W Polsce jest trochę mniejszy wybór powiedzmy. Spersonalizowany, czyli tak samo, warto wykorzystać swój wizerunek, tak? Tak jak wejdziecie na blogu Marcina, to zobaczycie od razu jego zdjęcie, też jest moje. Także też mam. Że od razu widać, że to jest blog tego gościa, tak? I no nie trzeba jakby więcej pracy w to wkładać, żeby budować, żeby tę świadomość budować, że to jest blog tej osoby, tak? Tej jednostki, tak? Ok, Marcin, możesz dalej? Podłącznie zbędne wtyczki. No właśnie, to jest ta ogromna przewaga, jaka jest w blogu na WordPressie, że mamy masę wtyczek, tak? Masę wtyczek, które możemy wykorzystać u siebie. Ja teraz nie będę wszystkich wtyczek wymienił, bo na to byśmy mogli zrobić osobne spotkanie, które by trwało pół dnia nawet. Tych wtyczek jest tam cała masa. Po prostu wymienię trzy, które trzeba mieć po prostu. Po pierwsze to jest wtyczka do analizy, jeszcze wyprzedzę wasze pytanie już. Ja tych nazw teraz nie będę podawał, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, jakich wtyczek na przykład ja używam, to możecie do mnie się zgłosić o tym na maila, już tutaj powiem. Okej. Okay. Tak, pierwsza podstawowa wtyczka no to jest wtyczka do analizy, żebyśmy wiedzieli,
Blokad. Dobra, będzie musiał właśnie to napisać. Poproszę, żebyśmy wiedzieli, ile mamy odwiedzin, ile mamy odwiedzin, tak, jaka podstrona ma ile odwiedzin, jaki artykuł ma ile odwiedzin, żebyśmy mieli pełne statystyki tego. Po drugie, skąd mamy ruch, to też jest bardzo istotne. Czy to jest ruch organiczny z Google, czy to jest ruch z, nie wiem, z Google, z Google to właśnie organiczny, czy to jest z YouTube'a, czy może właśnie powiązane z marketingiem wyrozumiałym z Facebooka, tak? No to jest bardzo istotne właśnie, żeby potem można było to przeanalizować, wykorzystać te te techniki, te no, strategie, które są skuteczniejsze, które przynoszą lepszy rezultat, a odpuścić sobie z tymi, które no, są słabsze, tak? No, o tym mówił zasada Pareto, że 20% daje 80% efektów, tak? Właśnie dlatego jest niezbędne to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje na naszej stronie i ta wtyczka nam to ułatwi, tak? Następnie wtyczki społecznościowe są bardzo istotne. Bardzo ułatwiają nam życie. I tak, dwie wtyczki, które są bardzo ważne, czyli pierwsza to jest do podlajkowania artykułu, a druga to jest do skomentowania z poziomu Facebooka. To ma służyć wirusowości, że tak to określę. Sobie wyobraź. Napisałeś artykuł albo film nagrałeś i umieściłeś to w poście, tak na swojej stronie, na swoim blogu. I jest tam ten przycisk do zalajkowania. I 10 osób, powiedzmy, niech to zalajkuje, tak? 10 osób, każda przeciętnie ma ponad 100 znajomych na Facebooku. I co się w tym momencie dzieje? To się dzieje, że te osoby potencjalnie mogą zobaczyć, że te 10 osób, ta osoba zalajkowała, tak? Takie coś na takiej stronie, tak? Czyli de facto dotarcie już się zwiększa do ponad w tym momencie 1000 potencjalnych osób, tak? To samo się dzieje, jeżeli ktoś skomentuje z poziomu Facebooka, tak? Ta informacja również się pojawi u tych wszystkich osób. Z tego są wejścia. Są z tego wejścia, bo właśnie dzięki poprzedniej wtyczce, o której mówiłem, do analizy, można to zobaczyć. I tak, no, to tylko tak podam przykład, że będzie to z 10 lajkami, ale wyobraźmy sobie, co będzie się działo, jak to będzie 100 lajków, tak? Okej, okay. Jeżeli chodzi o wtyczki, no to są można dopasować się do siebie, tak? Po pierwsze, należałoby. Tak, nazywam się jakoś. Dlatego jest podany mail, żeby można było do mnie napisać, a wtedy mogę chętnym, tak, zainteresowanym odpisać, jakich ja konkretnie używam do właśnie do tego, tak? Tak, o czym jeżeli, bo to nie wszystkie wtyczki, które warto używać, jest ich znacznie więcej. I dlatego najlepiej jest sobie sprawdzić inne blogi w naszej niszy, powiedzmy te, które są najbardziej popularne, jakie te osoby używają wtyczek, tak? Które mogą nam się przydać. Po drugie, możemy sobie wpisać w Google wtyczki, tak? Wtyczki do WordPressa. I sobie przeanalizować, co konkretnie na naszym blogu, oprócz tego, co powiedziałem, bo to jest konieczne, powiedzmy, co oprócz tego może nam się przydać, tak? Jeżeli są chętni, to mogę odpisać na maila, jakich konkretnie na pozostałych używam. Dobra, Marcin, poproszę o kolejny slajd. Okej. Okay. Sprawdzę na przykład za pomocą AdWords Keyword Tools, czyli ludzie oszukują w sieci i im to dostarcz. Analizy fora internetowe, zainteresowanie artykułami na innych blogach w postępki na zagranicznych, tak? Dlaczego nam to służy? Do tego, żebyśmy wiedzieli,
co mamy opublikować, tak? Ponieważ my tworzymy naszą stronę, nasz content na stronę dla konkretnych ludzi, tak? Którzy czegoś szukają w internecie. I te narzędzia takie właśnie jak AdWords, Keyword Tool nam to ułatwia, żebyśmy mogli sprawdzić, jakie frazy, na jakie zapytania są w Google szukane przez innych osób, które właśnie szukają rozwiązań w internecie, tak, najsilniejsze. Po drugie, warto też odwiedzić fora dyskusyjne właśnie w branżowe, żeby sprawdzić, jakie tematy są popularne w tym momencie, czego ludzie szukają, jakie pytania zadają, żebyśmy mogli właśnie dostarczyć im odpowiedzi na to. I tak samo jest to właśnie z blogami, tak? Żeby sprawdzić, o co ludzie pytają, tak? I to właśnie dzięki temu mamy masę tematów do publikowania, tak? Ja właśnie tak robię, że szukając inspiracji, to wchodzę sobie na takie strony i sobie przeglądam. Spisuję po 10 minutach, mam już kilka gotowych tematów, które w następnym kroku będę, na które będę właśnie pisał artykuł, nagrywał wideo i będę publikował, tak? No tak to właśnie funkcjonuje. Jest to prosta, szybka i dobra metoda na to, żeby wiedzieć, co publikować na blogu, tak? Ok, Marcin, mogę Cię prosić o następne? Dobra, to jak już wiemy, co mamy publikować, o czym mamy pisać, to teraz ważna sprawa jest, żeby tworzyć treść autorską. Co to znaczy? To znaczy, że nie bierzemy, mamy temat jakiś napisany, nie bierzemy książki i to spisujemy, tylko piszemy, publikujemy na podstawie własnych już doświadczeń, tak? Jeżeli zaczynamy, to nie szkodzi, tak? Mamy jakieś doświadczenie z tym związane, tak? Żeby to nie była też treść taka, że będziemy promować na naszej stronie firmy, tak? Mnie to w tym chodzi, żeby opisywać działanie pigułek na przyrost wysep, że fajnie działają, że 500 cm na dobę wysep rosną. Bo ok, firma ma, jeżeli współpracujemy z jakąś firmą, to promujemy ją, tak? Ale nie w ten sposób, tak? Bo ludzie nie przyłączają się do nas ze względu na to, że w jakiejś danej firmie jest rewelacyjny produkt, tak? Oni się przyłączają do nas, ponieważ nas lubią, tak? I wiedzą, że za tym gościem można podążać, bo on ma jakieś doświadczenie, ma jakąś wiedzę, on może mi pomóc, tak? I ja chcę z nim współpracować, dlatego ludzie będą przyłączać się do nas, jak będziemy właśnie treść autorską na swoim blogu publikować. Czyli właśnie takie rozwiązania, które wynieśliśmy już z naszego doświadczenia w tym działaniu, tak? Następna sprawa, nagrywaj wideo. Oprócz tekstu warto nagrywać wideo. Dlaczego? To jest właśnie kilka elementów, które za jednym zamachem się wykorzystuje. Tworzysz treść na bloga. Po drugie, to jest niesamowity sposób na budowanie swojej wiarygodności, swojej marki. Poprzez to, że nie boisz się ujawnić swojej twarzy w internecie. Bardzo mało osób to robi. To nawet nie jest procent, to jest promil osób, które prowadzą swoje firmy e-blogi, tak? Swoje bronie e-blogi marketingowe. Ale tylko ten właśnie niewielki promil zarabia w internecie, więc jeżeli interesuje Cię zarobienie, no to przemyśl to, żeby właśnie nagrywać wideo poradniki, wideo właśnie na temat związany ze swoją niszą. To jest drugi motyw, który za pomocą wideo wykorzystujemy. A trzeci, publikując takie nagranie wideo na YouTubie, ściągamy stamtąd dodatkowy ruch na naszą stronę, tak? Tak jak wspomniałem już tydzień temu,
Po prostu wystarczy podlinkować pod filmem w opisie, po drugie dać link w nagraniu z YouTube. Oprócz tego, że tworzymy treść, mamy tą korzyść, że jeszcze mamy dodatkowy ruch na naszej stronie, tak? No i też kolejna sprawa, że roboty Google lubią właśnie taką interakcję między YouTube a blogiem, tak? A właśnie stroną, że jest to podlinkowane w ten sposób. Ok, Marcin, mogę dalej? Już? Wprowadzaj interakcję, czyli zadawaj pytania, poproś o komentarz, prowadź ankiety, ogłoszaj konkursy. Tak, żeby to nie było tylko suchy przekaz jakichś informacji, jakichś treści, że coś sobie publikujemy i tyle, tak, że ale oprócz tego jeszcze pytamy o coś tych ludzi, naszych czytelników. Jakby dajmy im motywację do zaangażowania się w to powiększa relację między nami a właśnie naszymi słuchaczami, tak? Naszymi czytelnikami w ten sposób, tak? W ten sposób działając. Czyli no, nie ma co się bać, po prostu w nagraniu wideo powiedzieć, że żeby poprosić o to, żeby taka osoba napisała komentarz, co o tym sądzi, żeby zadała pytanie, żeby zalajkowała, jeśli jej się to podoba. Jeżeli mamy jakiś opór z tym związany, to możemy po prostu ogłosić konkurs na najfajniejszy komentarz związany z tym i dać jakąś nagrodę w postaci na przykład kursu, tak? Czy czegoś w tym rodzaju rabatu, czy zależy już od tego, czym się konkretnie zajmujemy. Ok, Marcin, mogę? Możesz? Linkuj do artykułów na Facebooku. Tak, stąd czerpiemy kolejny ruch, czyli właśnie z Facebooka. W tym momencie warto jest prowadzić równolegle fanpage na Facebooku pod swoją właśnie markę albo właśnie pod swoją stronę. Umieścić likebox na przykład w sidebarze naszej strony, żeby można było dołączyć do naszej do społeczności, powiedzmy naszej. I podlinkowując taki artykuł na Facebooku, na naszym fanpage'u, stąd też czerpiemy dodatkowy ruch, tak? Jeżeli jeszcze nie mamy takiej wypromowanej marki, jeżeli dopiero zaczynamy, to jest to też fajny sposób na to, żeby kolejne odwiedziny zyskać na naszej stronie. Z tego względu właśnie, że tam też działa ten efekt wirusowości. Poza tym, że właśnie pojawi się ta informacja na szczęście tych osób, które już lajkują, są jakby fanami naszej strony, naszego fanpage'a, to oprócz tego, jeżeli będzie jakiś ruch wykonany z ich strony, czyli jakiś dany komentarz, jakieś polubienie, czy udostępnienie nawet, to dalej to się rozchodzi do ten wirusowy, tak? Dzięki temu, na przykład jak ja oglądałem sobie statystyki moich podlinkowań, to wyglądało to w ten sposób, że nawet taka informacja potrafiła docierać do około 1500 osób. Tyle osób zobaczyło właśnie dany wpis, tak? Chociaż fanów na moim fanpage'u, na naszym fanpage'u, na Marcina, jest dopiero ledwo ponad 1500 to zobaczyło, poprzez to, że jest ten tak zwany efekt wirusowości. Ok, Marcin, następny. Publikuj systematycznie co 3 dni. 3 dni to tak umownie, to musisz dopasować do swoich potrzeb, do swoich możliwości.
Ale ważne jest to, żeby systematycznie publikować coś na swoim blogu, żeby to nie był martwy blog, żeby nie wyglądało to tak, że za pół roku będą tylko tam dwa artykuły jakieś. Ma się co jakiś czas systematycznie pojawiać jakiś content na twoim blogu. Dzięki temu właśnie zyskujesz to, że coś się tam dzieje, tak? Że ludzie będą częściej chętniej wracać na twoją stronę w ten sposób. To można łatwo dostrzec na podstawie tego, jak spojrzymy, które blogi są najbardziej popularne w Polsce. I się okazuje, że to jest na przykład Antyweb, gdzie jest na przykład, gdzie jest nawet 8 artykułów dziennie publikowanych. No także to właśnie daje do myślenia, żeby często publikować content na blogu, tak? No kolejny, pół godziny minęło. W takim razie ja bym poprosił, jeżeli macie jakieś pytania, to związane z tym, to chętnie odpowiem. Jeżeli coś chcielibyście w związku z tym się dowiedzieć jeszcze, to zadawajcie pytania. Jeżeli nie, to przejdziemy do kolejnej części. Jak spełnił, że czeru uchnęła blogu Kamila, pytam. Tak jak mówiłem, najskuteczniejszą formą marketingu jest marketing mailowy. I oczywiście są sposoby na to, żeby zarabiać na samym blogu, na tym, że prowadzimy go, na tym, że mamy pozyskany ruch poprzez to na przykład, że umieszczamy tam reklamę, poprzez to, że sprzedajemy treści, artykuły, tak, innym firmom powiedzmy, ale o tym nie będziemy teraz mówić, bo bardziej to nam zależy na tym, żebyśmy to my sprzedawali produkty, żebyśmy pozyskiwali partnerów w programach partnerskich w marketingu sieciowym. I właśnie blog ma służyć temu, żeby budować markę, tak? Budować tą wiarygodność i po drugie, żeby budować listę adresową. Tak? O tym, jak budować listę adresową za pomocą mojego bloga, to już mówiłem w zeszłym tygodniu na webinarze, także można sobie do tego wrócić. No i właśnie w ten sposób wykorzystujemy bloga, tak, żeby później go spieniężyć. Powiedzmy nie bezpośrednio, tak, bo skuteczniejsze jest właśnie to wykorzystywanie innych marketingów w naszym działaniu. Może to się trochę zgubiłem, trochę może pytam się pojawiło. Wspomnieć ruch z bloga, wiele innych konkretnych wiadomości, to tak jak już wspomniałem. Można, jest na to wiele sposobów, ale właśnie bardziej zależy nam na budowaniu listy adresowej, bo wtedy listę adresową można wielokrotnie spieniężyć, powiedzmy, i skuteczniej. W jakim serwisie lepiej wykupić domeny i hosting? Nie, to już zależy od indywidualnych potrzeb, od tego, czego potrzebujemy, od szybkości, tak, od wielkości transferu zasobności, już naszego portfela, jak to wygląda. Także to już jest indywidualne, powiedzmy, podejście, to może być na przykład nazwa, nie wiem. Z jakich najlepiej stron ściągać artykuły do bloga? To właśnie to jest to, złe podejście, powiedzmy, z jakich stron można ściągnąć artykuły. Bloga ty masz tworzyć, tak? Nie tworząc samemu treść. Jeżeli to ma być właśnie dobrze odbierane przez innych, przez twoich czytelników, żebyś ani to budowała swoją markę, tak? A nie to, że będziesz budować na swoim blogu markę kogoś innego, wklejąc tam inne kogoś innego artykuły, no to nie to w tym chodzi. Mówisz kontakt do mnie, kurczę, na Skype. Domeny, Kamil, to w...
wiadomo, są różne możliwości, z jakich możemy skorzystać. Codziennie piszę bloga, ale mam znikomy ruch, jak zwiększyć liczbę odwiedzin. To też jest, powiedzmy, temat bardzo istotny, który też po części omawiałem właśnie na poprzednim webinarze. Także warto tam zajrzeć. Ale to, co też dzisiaj mówiłem, wykorzystywać należy na przykład właśnie Facebooka do tego, YouTube'a i to, że nasz blog będzie się w sposób naturalny, pozycjonował i będziemy też mieli ruch z Google. I korzystając tylko z tych możliwości, plus tym parę dodatkowych, o których mówiłem na poprzednim webinarze, uzyskamy spory ruch właśnie poprzez to, że z wielu miejsc będziemy mieli naraz, tak? Okej. No, już pamiętam, że kurczę, mam brak kontaktu. Ja ostatnio to miałem taki okres w życiu, że prawie z nikim się nie kontaktowałem. Ostatnio po prostu wróciłem. Tak, musiałem odpocząć chwilę psychicznie od wszystkiego. Dobrze, tak to wynikało. Okej, Ada. Jaka jest różnica, gdy chodzi o zwykłą stronę internetową, do czego mówisz tylko o blogu? Różnica jest taka, że strona zwykła, gdzie będą informacje na temat, powiedzmy, firmy i tak dalej, ma taki, powiedzmy, szablonowy charakter, taki, nie ma tej, nie wytwarza się ta interakcja, nie wytwarzają się te relacje z odbiorcami tego, w przeciwieństwie właśnie do bloga, a to chcemy właśnie uzyskać. No, okej, odezwa się. No właśnie, Kinga polecam, też polecam bardzo fajne szkolenie, Marcin Coaching bardzo fajnie prowadzi na temat właśnie między innymi tego, ale na temat wszystkiego od samego początku, od podstaw takich, tak żeby warto z tego skorzystać, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, tak? Krystyna, czy wszystkie osoby zgłaszające się do mnie na Facebooku mam przyjmować? To zależy od Ciebie. Ja przyjmuję. Ja przyjmuję wszystkie osoby, które wysyłają do mnie zaproszenia. A co tam? Ale to jaką nazwę nada się domenie? Najlepiej Aneta i nazwisko swoje. To jest najskuteczniejsze, tak? Najłatwiej wtedy powiązać tego bloga z własną osobą. Dokładnie, Łukasz to potwierdza. A jak zajęte to słowo kluczowe, na które się pozycjonujesz? Ale słowo kluczowe zajęte nie bardzo rozumiem. Domena może być zajęta. Słowo kluczowe to tam możesz używać masę słów kluczowych na swojej stronie. Także tutaj tego słowa kluczowe nie będzie zajęte. A na to dzięki. Okej. Syczy coś. Kurczę. To nie dobrze. A się nic nie słyszy. Widocznie tylko to się. Czy jest jakiś dobry antywirus? No są dobre, no, ale nie o tym była dzisiaj mowa. Radosław się pyta, czy zarabiam już satysfakcjonujące pieniądze. No to jest też pytanie, które no, jest indywidualne dla każdego, bo dla kogoś satysfakcjonujące to może być 1000 zł, a dla kogoś innego to przynajmniej 10 tysięcy, tak? No, powiem tak, no, nie zarabiam dużo więcej niż na etacie, gdybym pracował, tak? Także moim zdaniem są to satysfakcjonujące na tyle, żeby to się zajmować, ale jeszcze nie na tyle satysfakcjonujące, żeby tego nie rozwijać, tak? Marcin,
tym, czy Twój znajomy prowadzi konferencję na temat inwestowania w Rzymie dzisiaj, czy 20. Tak, pewnie mówisz o Robercie, tak? Tak, prowadzi. Okej, Aneta, a jaki jest okres wykupu? Na rok czasu. Najlepiej jest na rok czasu sobie wykupić właśnie hosting i domeny, potem przedłużyć, ewentualnie zmienić dostawcę. Dobrze, no to jak już widzę, pytania się wyczerpały, to ja będę powoli oddawał głos Marcinowi, żeby poprowadził drugą część konferencji. A ja w tym czasie Wam podziękuję za to, że wzięliście dzisiaj udział, że mnie wysłuchaliście. I w razie jakichkolwiek pytań możecie pisać do mnie na maila, tak? Ok, dzięki. Marcin, daję Ci głos. Halo, halo. Dzięki, Marcin. Dzięki za tą wiedzę. Cały czas w sumie tak naprawdę ja prowadzę coachingi już na ten temat, a i tak cały czas się uczę. Cały czas w sumie się uczymy. Bardzo wiele, dużo osób, nawet większość powiem, mówi, że oni to wszystko wiedzą. Ostatnio słyszałem coś takiego, czym się różni słaby marketer albo biedny marketer od bogatego marketera, tak? Bogaty marketer zawsze, witajcie. Bogaty marketer zawsze na wszystkich szkoleniach siedzi w pierwszym rzędzie, wszystko notuje, i dla niego wszystko jest inspiracją i cały czas się uczy. A biedny marketer zawsze siedzi z tyłu i skulony, przykurczony i mówi, ja już to wszystko wiem. Tak, to taka anegdota. Słuchajcie, także no warto się uczyć, ja cały czas się uczę generalnie, bo ten, kto się skończy uczyć, no to tak naprawdę już przepadł, tak? No, o blogowaniu, o pozycjonowaniu, słuchajcie, będziemy robić dalsze webinary, będziemy dalsze coachingi robić, bo wiecie, to nie jest tak hop-siup, że my sobie godzinę posłuchamy tego i będziemy wiedzieli, o co chodzi. My pozycjonowania i pisania artykułów z Marcinem się uczymy każdego dnia. Tak, bo to codziennie się zmienia. Algorytm Google się zmienia, wtyczki się zmieniają, no wszystko, tak, generalnie. Także powiem Wam szczerze, że to po prostu codziennie trzeba systematycznie jakieś tam 20 pół godziny do godziny, w zależności jak sobie to poukładamy, poświęcić na takie rzeczy, nie? Także dziękujemy Ci, Marcin. Myślę, że będziemy kontynuować to na pewno, jestem o tym przekonany. Także tak jak widzicie, 100 osób na webinarze cały czas, czasami tam 2 plus minus osoby, ale cały czas pokój zawalony i bardzo dobrze, tak? Bo ludzie chcą się uczyć. Przecież wtyczki mi się źle kojarzą, tak, ale to Aneto są właśnie wtyczki, tak, bo one właśnie bardzo dużo robią, one mają wtykę tu i tam i wszystko to zespajają w całość, także to jest, wiesz, to powiem Ci szczerze, że to jest bardzo dobra nazwa, naprawdę. Słuchajcie, teraz tak, no ja będę mówił bardziej do moich partnerów biznesowych już w 7-minutowym treningu, jeśli jeszcze, tak, plugin, oczywiście, plugin po angielsku, tak, plugin, wtyczka. Słuchajcie, będę bardziej mówił do moich partnerów, którzy już są w 7 minutach, albo do osób, które by chciały naprawić swój błąd, które nie są jeszcze w 7 minutach, to mogą napisać do mnie na tego maila i powiedzieć, że chciałyby przystąpić do biznesu, tak? Bo ja już nie chcę wprowadzać bezpośrednio osób. Jeśli napiszesz mi na tego maila, że chcesz dołączyć do nas, to my podepniemy Ciebie pod innych moich już partnerów i tym samym moim partnerom pomożemy wprowadzać kolejne osoby. Także jeśli byś chciał naprawić swój błąd, jeszcze nie zdążyłeś tego zrobić i nie wystartowałeś z nami w biznesie, który idzie konkretnie, naprawdę prężnie, codziennie nowe osoby, 5, 10, 15 osób w biznesie. Także no, jeśli byś chciał z nami podzielić ten tort, że tak powiem, a chociaż on dopiero zaczął się, tak? To jest początek. To jeśli byś chciał to zmienić, chciałabyś to zmienić, no to
Zapraszam Cię na tego maila, możesz pisać i będziesz z nami działać w strukturze, tak? Kinga napisała, dałam wczoraj wpis na blogu i miałam 120 odsłon w ciągu dnia, tak? Tak, co do tematu bloga i wiedzy z Twoich szkoleń, dzięki. No właśnie, dziękuję Ci Kingo tutaj za taką reklamę. Moje szkolenia widać działają, to bardzo się cieszę z tego. 120 odsłon dla początkującego bloga, zaznaczmy, że to Kinga ma 2 miesiące bloga i jest na moim coachingu, tak? Jeśli wejdziesz sobie na też na www możesz sobie wpisać, tak? www.marcinoniszczuk.pl, tak? I tam jak wejdziesz sobie jaki to blog? No Asia, to jak jesteś na naszym forum wewnętrznym, to Kinga tam ma, albo jak wejdziesz na jakiś mój post, to będziesz miała tam po prostu adres Kingi bloga, także nie ma problemu, tak? Słuchajcie, tak, nie możesz Kingo wstawić tutaj swojego bloga. Tak to wygląda. Słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, że tam daje, jak wejdziesz sobie w zakładkę lista VIP, chociaż ten webinar w ogóle nie jest sprzedażowy, tak? Abstrahuję w ogóle od tego, ale jakby temat się tutaj nawiązał. Wejdziesz sobie w zakładkę na moim blogu www.marcinoniszczuk.pl w zakładkę lista VIP i tam sobie zobaczysz, o jakim kursie tutaj mówimy, tak? To są nowe osoby, tak jak Kinga na przykład, która 2 miesiące temu jeszcze nie miała żadnego pojęcia o postawieniu bloga. Dzisiaj ma bloga, zrobiła post i 120 odsłon, tak? Także wyobraźcie sobie, 120 odsłon, to jeśli dobrze to skonwertujemy, tak? Czyli z 10% osób zapisze się na nasze listy, załóżmy, to jest ile dobrze? 12 osób, tak? 12 osób w ciągu jednego dnia zapisze się na listę. To jeśli byśmy tak zrobili w przeciągu tygodnia, to jest 84 osoby na liście. To z 84 osób na liście już można bardzo dobrze robić biznes, już nie mówiąc o tym, że można sprzedawać bardzo wiele produktów. Ale dobra, to nie jest reklama tego, tak? Tak jak mówię, jeśli chcesz naprawić jeszcze swój błąd, nie macie w biznesie 7-minutowym treningu, to możesz to zrobić, a za chwilę Ci powiem dlaczego. Bo teraz powiem, jak działa plan marketingowy w naszym biznesie, tak? Co daje, jakie niewyobrażalne prowizje daje ten plan marketingowy, jakie możliwości? Bo generalnie sytuacja wygląda tak, że bardzo dużo osób po prostu nie wie, na czym to wszystko polega. Ja zrobiłem taką krótką prezentację, trochę mi, powiem szczerze, wam nie wyszło, bo miało to być na całym ekranie, a widać tylko z góry, ale jakby są trzy takie elementy coś Kinga pisze, dobra, słuchajcie, za chwilę pytania będą do tego. Są trzy komponenty finansowe, trzykrotnie jakby w sposób... Na trzy sposoby jesteś wynagradzany. Tak, oczywiście będzie nagranie. Marcin, jeśli wszystko się nagra, wszystko będzie nagrane, będziesz mógł jeszcze raz to sobie obejrzeć. Tak? Teraz jest bardzo ważny moment. Dlaczego? Bo dużo ludzi do mnie pisze i nie wie, w czym jest, po co jest i tak dalej. Są pytania typu, mam 25 osób w swojej strukturze i nie wiem, czy ja z nich zarabiam, czy nie zarabiam. Tak? Nie wprowadzone przeze mnie, tylko na przykład przez ciebie, czy przez innego lidera. Dalej. Nie wprowadziłam jeszcze żadnej osoby, czy zarabiam, tak? Albo inne pytanie na przykład. Robię analizę, dogłębną analizę rynku, informuję o tym ludzi i nikt nie chce wchodzić do biznesu, bo nie widzi w tym szans, tak? Osoba, która jest miesiąc czasu, co ona może wiedzieć na temat biznesu, tak? Tutaj w 7-minutowym treningu. Wydała 90 zł, tak? I już myśli, że to 90 zł jej się bardzo szybko zwróci w ciągu 2-3 dni. No to niestety, oczywiście, może się zwrócić, tak? Ale jeśli nawet się nie zwróci przez 2, 3, 5 miesięcy, to nie ma żadnego znaczenia, bo 90 zł to wydajemy, jak wyjdziemy do pierwszego lepszego sklepu spożywczego, tak? A tutaj masz biznes, który możesz się nauczyć w przeciągu 3 do 5 miesięcy i nawet jeśli wydasz te 400, 500 zł, to co z tego, tak? Jeśli posiądziesz taką wiedzę, posiądziesz takie webinary, zobaczysz takich ludzi, takich liderów, to jest, wiecie, no pikuś można powiedzieć. Ja powiem wam dla przykładu, tak? Jutro jadę na szkolenie do Gdańska z multimilionerem Danielem Kubachem, gdzie on jutro to szkolenie, no gdzieś będzie trwało 4-5 godzin, myślę, też w zakresie biznesu MLM, bo facet zrobił fortunę, wprowadził spółkę na rynek i jest multimilionerem, jest generalnie no człowiekiem sukcesu, to za takie jednodniowe szkolenie 400 zł się płaci, tak? Gdzie to będzie 4-5 godzin może rozmowy, rozmowy, słuchania, wykładu, tak? Także tak to wygląda, także jakby ktoś tutaj myślał, że wydaje jakieś pieniądze w błoto i tak dalej, to wiecie,
To śmiech, nie? Słuchajcie, dobra, ale idźmy dalej. Trzy komponenty wynagrodzenia w naszym biznesie. Tak, 90 zł, Michale, to jest opłata w 7-minutowym treningu comiesięczna, tak? Comiesięczna, taki abonament się płaci jak za radio i telewizję. Jak wejdziesz sobie na moją główną stronę www.marcinoiszczuk.pl, to tam na pierwszej stronie będziesz miał powiedziane o tym biznesie i tak dalej. Tylko proszę cię, nie rejestruj się z tamtych linków, co tam są, bo to są moje linki bezpośrednie, a ja nie chcę już bezpośrednio rejestrować, bo ja w lutym wprowadziłem ponad 100 osób bezpośrednio, a ja dzisiaj chcę pomóc moim partnerom, tak? I jeśli byś chciał, by cię coś zainteresowało, no to napisz po prostu mi na maila, tak jak ci tu napisałem, a jeszcze raz napiszę. Marcin Oniszczuk, tak? Marcin Oniszczuk, małpa oniszcz.pl. Po prostu napisz, że jesteś z tego webinaru i chciałbyś przystąpić do biznesu i będziemy wiedzieli, co robić, tak? Bo ja już chcę pomagać swoim partnerom. Tak wygląda sprawa. Dobra, trzy komponenty. Pierwsze to jest 50% od bezpośrednio pozyskanej osoby, zarówno za klienta i partnera, bo tam jak się rejestrowałeś, czy rejestrowałaś, jak już jesteś partnerem, to wiesz o tym, że są dwuczłonowe opłaty. To znaczy pierwsza opłata to jest 9,97, czyli klient, tak? 30 zł miesięcznie płacisz jako klient, masz dostęp do platformy, ćwiczysz razem z nami i tak dalej, masz forum, masz diety i tak dalej, czyli masz produkt, tak? Jest pierwsza opłata i później jest 19,97 jako partner, tak? Wchodzisz, możesz być resellerem, kupujesz taką franczyzę, nabywasz prawa do resellerowania, czyli do powielania tej platformy, tak? Do dawania innym licencji na to, tak? W skrócie. No i teraz sytuacja wygląda tak, że masz też dwukrotnie liczoną prowizję. I zaraz powiem ci, dlaczego są te dwa komponenty. Dlaczego pobiera raz 9,97, a później 19,97, tak? Czyli łącznie około 90 zł w zależności od kursu dolara. To teraz tak, 50% od bezpośrednio pozyskanej osoby, czyli pozyskujesz klienta, on płaci 9,97, to ty masz około 4,99, tam 4,97 miesięcznie, miesiąc w miesiąc, dopóki ta osoba opłaca abonament, tak? Czyli 10 klientów to jest 10 razy 4,99 czy tam 97, w zależności, to nie jest stałe miesięcznie, tak? W zależności to jest 4,97, 4,99, to jest miesięcznie około 150 zł z samych klientów, tak? Jeśli dodamy do tego 10 partnerów, którzy się upgrade'owali, podnieśli swój pakiet do resellera, czyli chcą być tak samo jak ty w biznesie, no to masz znowu z tej opłaty klienckiej, bo on, żeby wszedł na partnera, musi być najpierw klientem. To od tych partnerów masz tak samo liczone 4,99, czyli razy 10 to znowu masz 49,90, tak? Opłata 19,97, czyli ten drugi człon, wchodzi do cyklu binarnego, o którym za chwilę powiem, tak? Czyli reasumując, jeśli w sumie będziesz miał 10 osób, i już nieważne, jak będą oni podzieleni, czy na klientów, czy na partnerów. Jak masz 10 osób, które opłacają abonament, to ty masz z tego około 150 zł. Tak? Tak to wygląda. Jeśli patrz na to, tak, za chwilę, bo to będzie krótko, to jest 3-4 slajdy. Ja chcę, żeby każdy to rozumiał, bo naprawdę jest bardzo wiele pytań w związku z tym, tak? I ty później swoim ludziom tak samo będziesz to tłumaczył. Dlatego naprawdę skup się na tym, tak? Jakby to działało ze Szwecji, muszę tłumaczyć lub po angielsku. To znaczy, Szwecja na pewno będzie otwarta niedługo, tak, ale na razie po angielsku. Na razie jest platforma anglojęzyczna, Ameryka, Anglia i tak dalej, na razie to jest w języku angielskim. Ale spokojnie, wiem, że Hiszpania się otwiera, Ukraina, Rosja będzie, także dojdziemy, tylko musi być tam grupa liderów, która to udźwignie, tak, że tak powiem, która wprowadzi to na rynek. Dobra, idźmy dalej, słuchajcie. To jest pierwszy ten człon wypłaty. I teraz drugi człon to jest 50% od zarobków osoby bezpośrednio poleconej. I tu znowu są kontrowersje, tak? Bo plan binarny, ja powiem Wam szczerze tak, ja się też go uczę, bo ja nigdy nie działałem na takim planie marketingowym. Krystyna pyta, będę w trakcie już odpowiadał, żeby nie było koło myli, że tak powiem, tak? A czy to nie jest 50% z 19,90, czyli 9, nie. Opłata resellerska, właśnie to chcę Ci zaraz powiedzieć, Krystyno. 19,97 wchodzi do binarki. Czyli oczywiście dostajesz z tego, ale za chwilę powiem na jakiej zasadzie. Tak. Czyli drugi aspekt wynagrodzenia. 50% od zarobków osoby bezpośrednio poleconej. Czyli powiedzmy, poleciłeś osobę A, B, C, tak? Tutaj są B, 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 czyli bezpośrednio. Obojętnie w jakiej konfiguracji. Ona może być. Rozumiesz, ona może być tak, ja wprowadzam, załóżmy jako lider, tobie 30 osób w pionie
i to nie są twoje osoby, ale 31 osoba w głębi struktury będzie twoja, tak? To to jest twoja bezpośrednia i ty z jej zarobków, jeśli ona wprowadzi znowu 30 pod spodem swoim, to ty masz pieniądze z tego, tak? Czyli zobacz, jesteś ty tutaj, tak? Jesteś ty tu. I teraz są dwie osoby u ciebie na prawej i lewej nodze niepolecone przez ciebie. Gdzieś tam skądś ci spadły, ktoś ci wkleił i tak dalej, nieistotne. I później pod tą z lewej strony ty wklejasz swoją osobę, tak? To jeśli ta osoba zarobi, załóżmy, tak, $500 miesięcznie, to ty masz 50% z jej zarobku dożywotnio, jeśli ona tak zarabia, tak? Czyli de facto, polecając trzy osoby, takie jak widzisz tu na obrazku, obojętnie w jakiej konfiguracji, obojętnie gdzie w strukturze, w jakiej głębokości, to masz 50%, bo system wie, że one są z twojego polecenia. Czyli masz te trzy osoby, jedna zarabia $500, to ty masz 250 z niej, druga osoba ma $200 zarabia, to ty masz 50%, czyli $100, trzecia osoba zarabia $100, ty masz 50% z niej, to masz $50. Tak? Czyli w sumie około $400 miesiąc w miesiąc, czyli około 1200 zł, 1200 zł, miesiąc w miesiąc, taki etacik, można powiedzieć, tak? Dopóty, aż oni płacą. Tak? Jak płacą? Zobacz, jak zarabiają, jak płacą. Sytuacja wygląda prosto, czyli innymi słowy, jeśli nie zrobisz nic innego w tym biznesie, tylko polecisz trzy dobre osoby, które będą chciały zarabiać w tym biznesie, to jesteś tak naprawdę ustawiony, jeśli chodzi o taką kwotę. Bo jeśli one będą zarabiać 5 tysięcy, 2 tysiące i 1000, no to będziesz zarabiał $4000 miesiąc w miesiąc. Tak? Czy widziałeś lepszy plan marketingowy? Ja nie. Tak? Ja nie widziałem. I to jest drugi aspekt wynagradzania. A teraz idźmy do następnego aspektu wynagradzania, planu binarnego. Bo okazuje się, że w tym jest największy problem. Te 19,97, o którym tutaj pisze Krystyna na czacie, to jest opłata za resellera, za osobę, która weszła na partnera. I ty dostajesz $20 za cykl binarny w proporcji 4:2. I teraz bardzo istotne to jest proporcja 4:2. Czyli innymi słowy, jeśli wy macie dzisiaj, załóżmy, wprowadzone przeze mnie w lewej nodze 50, 60, 80, 100 osób, tak? Załóżmy, to system zabiera tak, 4 z lewej, czyli nawet jeśli one nie są od ciebie, ja je podpiąłem, tak? A ty masz 4 i 2 u siebie po prawej stronie, to automat zabiera 4 z lewej, 2 z prawej, zabiera całe i ty dostajesz $20, to znaczy zabiera, to znaczy on tak zlicza, tak? Każdego miesiąca 4-2, 4-2, 4-2. 4-2. I za każdą taką konfigurację 4-2 zamknięty cykl $20. Tak. Aleksander pytał, o której godzinie będzie omawiany temat zarobków z gruntów? Aleksandrze, ale to nie tutaj, tak? Nie tutaj. I wydaje mi się, że nie dzisiaj chyba, bo to ja nie prowadzę tego, tak? To jest inny zupełnie pokój webinarowy, inny czat i tak dalej. Okej, okay, słuchajcie, jutro o 19, tak jest, Kinga tutaj napisała, tak, dobra. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że tak to jest system binarny skonstruowany, innymi słowy, musisz mieć na swojej mocniejszej nodze dwa razy więcej osób niż na swojej słabszej i system po prostu zabiera w proporcji 4 do 2. Tak. Jeśli nie zdążysz uzbierać w twojej słabszej nodze do zamknięcia cyklu, twoja lewa noga idzie w głąb, a ty nie zdążysz uzbierać tej kolejnej dwójki, żeby się zamknął cykl, to system w cudzysłowie zaczeka na ciebie do przyszłego miesiąca i zamknie ci ten cykl, jeśli w przyszłym miesiącu te dwie osoby wprowadzisz. Tak? I o to tu chodzi z cykli. I tutaj to jest około $20 z cyklu, w zależności od tego, bo wiecie, binarny system ma to do siebie, że może wypłacić więcej pieniędzy, to jest takie zagrożenie dla właścicieli biznesu. On może wypłacić więcej prowizji, niż de facto zostało wygenerowane. Tak? I taka blokada jest, że to jest około $20. Może być trochę zmniejszone, jeśli będzie dużo prowizji wypłacanych, dużo osób się zakwalifikuje na taką prowizję, to może być to $18-19, ale za cykl jest tak płacone. Tak?
Ja wiem, tak, ja wiem o tym. 4x4 jest ta zielona linia źle zaznaczona, tak? Po prostu, okej, okay, jest, masz rację, po prostu poszedłem za daleko z tą linią, okej? Okay? 4x2, po prostu źle trochę skonstruowałem ten slajd, masz rację, nie. Tam, gdzie już wchodzi ta linia czerwona, to już tej zielonej nie powinno być, tak? Okej? Okay? Picasso ze mnie słaby, tak? To nie o to chodzi. No i mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I warunek konieczny, żeby otrzymywać takie prowizje z cyklów binarnych, tak? Musisz mieć minimum dwie bezpośrednio polecone osoby, aby otrzymać prowizje binarne. Nawet jeśli lider wprowadzi ci 1000 osób w jedną nogę i 500 w drugą, to nie zarobisz nic, jeśli sam nie wprowadzisz przynajmniej jednej na lewą i jednej na prawą. Swoją bezpośrednio. Ty musisz dążyć do tego, żeby w najkrótszym czasie wprowadzić dwie bezpośrednio polecone osoby. I wtedy będziesz zarabiała z cyklu binarnego. Ok? No i teraz idźmy dalej. Zaraz oczywiście odpowiem na pytania. Teraz jest konkurs dla moich partnerów, dla wszystkich partnerów, ale dla moich partnerów dzisiaj, jeśli są tutaj na webinarze, a wiem, że są, to jest konkurs tygodniowy, ustanowiony przez właścicieli systemu, tak? W każdym tygodniu jest konkurs. $100 za każde 5 bezpośrednio pozyskanych osób. Czyli pozyskasz 5 osób, dostaniesz $100. 10 osób równa się $200 i wielokrotność. 15 osób równa się $300 i tak dalej. Czy warto z tego skorzystać? Oczywiście, że warto. W zeszłym tygodniu był taki konkurs nasz wewnętrzny, tak? I jedna osoba, Tomek, wygrał 500 zł ode mnie, bo ja zrobiłem też taki konkurs. No i oczywiście ktoś by powiedział tak, ale on miał listę, on miał doświadczenie. Nie miał żadnej listy adresowej, nie miał, nawet bloga nie ma, gdzie zapytałem go o bloga, chciałem go wypromować trochę, powiedzieć, że to ta osoba i tak dalej. Nawet nie miał bloga, dlatego wysłałem jego profil na Facebooku. Także tak to wygląda. Zachęcam, dlaczego? Bo w każdym tygodniu możesz mieć dodatkowe 300 zł, czyli razy 4200 znowu, za tylko cały czas aktywność, znaczy tylko albo aż. Za codzienną aktywność, cotygodniową aktywność. Dobra, słuchajcie, to właściwie jest tyle. Pytajcie, który slajd jeszcze byście chcieli powtórzyć? Czy wy wiecie teraz o co mi chodzi? Tak? Tak jak mówię, dla nowych osób, które jeszcze nie są w biznesie, możecie naprawić ten błąd i napisać do mnie na. Tutaj jeszcze raz piszę Marcin Oniszczuk. Marcin Oniszczuk, małpaoniszcz.pl. Tutaj możesz napisać i powiedzieć, że chcesz dołączyć do tego biznesu. Oczywiście zapraszam, nie ma żadnego problemu. Będziesz z nami w naprawdę dobrej grupie, która się prężnie rozwija, słuchajcie. No i co dalej? No, macie do tego jakieś pytania? Krystyna, czyli jeśli lider wprowadzi 500 osób, a moja jest dopiero 501, to te 500 liczą się do mojego planu binarnego. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tylko ty musisz mieć jedną na 501 osobę i w drugiej nodze musisz mieć chociaż jedną, tak? To jest właśnie rewelacja tego planu, tak? To jest plan, jakiego nie widziałem w życiu, po prostu. To jest po prostu rewelacja generalnie, bo możesz zobaczyć, możesz mieć 400 osób na lewej, 200 na prawej, tak? Wprowadzić jedną osobę tu i całą tą pulę kasować. Całą pulę kasować kasy. Po prostu ja pierdzielę. Powiem wam szczerze, to jest masakra, nie? Masakra. Generalnie. Taka kasa. Jak to miał pierwsze miejsce na świecie? No ja miałem. Tak. Skąd mam wiedzieć, która osobę na prawą, a którą na lewą mogę wpisywać? Znaczy, ty musisz mieć tylko jedno, wiesz. Ty możesz sobie to. Tak, będzie nagranie, Zdzisławie. Ty możesz sobie to kalkulować po prostu, gdzie chcesz zobaczyć. Buduj swoją, jeśli lider buduje ci jedną, to ty buduj jedną nogę słabszą, tak? Nie ma problemu. Buduj swoją słabszą nogę, żeby ci się cykle zamykały. Nie? Sławek, co robić, gdy przyszedł mail, że nie mogą ściągnąć pieniędzy z konta, one są tam? Sławku, no to musisz tak, jak napisałem w mailu, trzeba zadzwonić do swojego banku na infolinię, zapytać, czy są internetowe płatności odblokowane, czy masz odpowiednią ilość pieniędzy na tym koncie. Co jeszcze? Czy masz limit ustanowiony dobry, bo czasami są płatności odblokowane, wiecie, ale limit masz,
opłatą karty, to jest głupota, tak? Ale limit płacenia kartą w internecie masz 0 zł ustawione na koncie. Musisz to zobaczyć, czy możesz to zmienić, tak? Sebo, czy słabsza linia to ta, w której jest niższy przyrost osób niż w drugiej linii? No oczywiście, że tak. Tam, gdzie masz mniej osób, to jest słabsza linia. Tak? Oczywiste jest to. Jakie jeszcze pytania, słuchajcie? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Co jeszcze? Zdzisławie, bo ty jeszcze chyba nie masz odblokowanych wiadomości z portalu. Ja nie mogę wysłać do ciebie wiadomości z portalu, chyba do ciebie, tak mi się wydaje. To byś musiał wejść w zakładkę po lewej stronie partner na samym dole, edytuj swoje konto i tam odhaczyć nie chcę otrzymywać wiadomości mailowych, tak? I tam jak odhaczysz to, to będę mógł do ciebie wysyłać normalnie po prostu z portalu, bo ja chyba do ciebie nie mogę wysłać. Piotr, czy lider podpina nowych tylko pod jedną nogę? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo to jest prosta zasada, tak? Budujemy jedną nogę w głąb. Ja zaczynam biznes, załóżmy, tak? Albo ty zaczynasz, Piotrek, biznes. To jesteś ty i masz prawą i lewą nogę. No i teraz do cyklów binarnych zamykać się lewa noga, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. No i chcesz pomóc tym ludziom, którzy wchodzą w biznes, tak? No to pakujesz, że tak powiem w cudzysłowie, w pionie dwie nogi, nie? Także no oczywiście, że tak. Chociaż wiadomo, że później, jeśli tak sytuacja, że tak powiem, się ułoży, no to może być też tak, że dostaniesz drugą nogę, nie? Ale to już wiesz. Ja zawsze mówię tak. Zacznij od siebie, zacznij sponsorować, bo to jest biznes, który naprawdę dzisiaj. Dlaczego pod drugą nie może? Piotrek, ale musisz zrozumieć, że tutaj nikt ci nie zbuduje biznesu, tak? Bo ja domniemywam, tak? Domniemam, że ty teraz myślisz o tym, żeby wejść, zapisać się, załóżmy, albo już jesteś i czekać, aż ci się zrobi biznes. To nie. To sobie podaruj, bo to nie jest ten biznes, tak? To nie jest ta propozycja dla ciebie, tak? Nie. Bo wiesz, tu mnie, znaczy ja jako osoba, która buduje biznes, mnie nie interesują tutaj ludzie, którzy sobie wejdą i czekają, aż coś się stanie. Ja chcę tutaj mieć 50, 40, może tylko 10 osób, które będą chciały prężnie robić to samo, co ja i robić konkretną kapustę, tak, że tak powiem w cudzysłowie. Bo tu jest taka kasa do wyjęcia, że naprawdę mało osób sobie dzisiaj zdaje z tego sprawę. Wyobraźcie sobie, że osoby, które weszły w listopadzie, załóżmy, tak? Na przykład osoby tam od Jacka Dudzica i tak dalej, ja też jestem w tym gronie i tak dalej, z tego biznesu zarobiły w ciągu 3 miesięcy prawie 50 tysięcy złotych. Tak? Wyobrażacie sobie to potęgę, co tu się wyprawia? No to teraz wiecie, no generalnie dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że tak jest plan skonstruowany. Tak, tak jest plan skonstruowany. Jest tak zrobiony plan, że po prostu no, bardzo, bardzo łatwo można zarabiać pieniądze, tylko trzeba działać, tak? Co trzeba robić? Pisać bloga, pisać codziennie bloga, o czym pisać, o tym, co mówił Marcin, robić posty, wpisywać i tak dalej. Czy można na blogu mieścić baner? Oczywiście, że tak. Wszelkie narzędzia masz w swoim portalu 7-minutowy trening i wszystko możesz tam korzystać z tego, umieszczać. Lider wszystko może, ale to jest twój biznes i też musisz pracować. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, my nie potrzebujemy tu pracowników, tak? I to też wiele osób robi taki błąd, nie? Że pozyskuje ludzi do biznesu MLM i to może dla ciebie też przestroga. Przez jakieś portale, ogłoszenie o pracę i tak dalej. Ludzie szukający pracy to nie jest twój target. To jest tak samo, jakbyś sprzedawał dzisiaj piasek na pustyni, tak? Ty musisz szukać ludzi, którzy patrzą na to, mówią, aha, to co ja muszę zrobić, żeby za tydzień zarabiać 1000 dolarów, tak? Albo to co ja muszę zrobić, żeby za miesiąc zarabiać 1000 dolarów? Albo to co ja mogę zrobić, żeby już w tym tygodniu zarobić swoje pierwsze pieniądze? Tak? Takich ludzi ty szukasz. Powinieneś przynajmniej. A wiele osób mi pisze, no Marcin, ja robię to co ty, ja robię to co ty mówisz, ja tu wysyłam takie wiadomości i tak dalej i nic się nie dzieje. A ja mówię, a komu ty to wysyłasz? No ludziom, którzy pracują gdzieś tam na etacie 400 godzin i tak dalej. Bzdura. Jeśli ktoś pracuje 400 godzin na etacie, to nie ma czasu zarabiać pieniędzy, tak? Bo praca przeszkadza ludziom w zarabianiu. To jest prosta zasada. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Musimy to wiedzieć. Czyli jak ktoś dzisiaj pracuje 400 godzin na etacie, to on ma tylko w głowie co? Kiedy pójdzie do domu i kiedy uruchomi swój, co? Palec decyzyjny. Palec decyzyjny to wiecie, to jest kciuk na pilocie.
bo on wtedy jest panem, tak? On wtedy sobie może przełączyć tu, on sobie może przełączyć tu i on jest wtedy decyzyjny. I to jest jedyna decyzja, jaką podejmuje człowiek, który pracuje 400 godzin na etacie. Tak? Także sorry, no ja oczywiście nikogo nie ganię, nikomu nie ubliżam, tylko taka jest generalnie zasada. I my musimy dzisiaj zrozumieć, że jeśli my chcemy robić biznes, to my musimy szukać ludzi otwartych, bo tylko otwarci otwierają, tak? Nie ma innej możliwości. Jeśli ktoś jest zmęczony, zorany tym etatem, ma już dosyć i powie, słuchaj, weź mi, pokaż drogę, daj mi kierunkowskaz, w którą stronę mam iść, a ja zrobię wszystko, co jest konieczne, żeby to zrobić, to takich ludzi ty szukasz. Ale jeśli ty masz go nakłaniać, ty masz go uzdrawiać, ty masz mu powiedzieć, ty, a weź może spróbuj, a może to, daj spokój. Ty masz biznes na miliony złotych dzisiaj, tak? To po co ty masz uzdrawiać jakiegoś barana, za przeproszeniem w cudzysłowie, który chce zapieprzać do końca swojego życia? Tak? No tak czy nie? To są może ostre słowa, ale jest czas i miejsce dzisiaj na to. Bo w sumie jesteśmy w gronie wśród partnerów, można powiedzieć, tak? Słuchajcie, no jakie jeszcze macie pytania do tego, tak? Bo ja chciałbym, żebyśmy po tym webinarze zrozumieli, jak działa nasz plan marketingowy, tak? Trzy aspekty wynagradzania. Bezpośrednia prowizja, prowizja od zarobków osób wprowadzonych bezpośrednio i prowizja binarna. Tak? To są trzy konkretne aspekty, dźwignia finansowa, konkretna dźwignia finansowa. Tak? Po prostu. Cholernie mocna dźwignia finansowa. Tak? Tak wygląda sytuacja. Dobra, słuchajcie, są jakieś pytania? Jeszcze 2-3 minutki i... Marcin, ja mam pytanie, ale to bezpośrednio techniczne na temat bloga. No Marcin, no to jeśli masz techniczne na temat bloga, no to już na maila wtedy, dobra? Tak, na maila. Czy do tego planu marketingowego jest jakiś, że tak powiem, są jakieś pytania i tak dalej? Słuchajcie, wytrzymaliście 90 osób prawie cały czas, także super, gratuluję Wam. Co jeszcze byście chcieli wiedzieć? Wszystko jasne, tak? Okej, okay. No to w takim razie w co mam wejść, żeby odblokować? Zdzisławie, ty masz wejść po lewej stronie, na samym dole, tam będzie chyba zakładka partner, już nie pamiętam. W każdym razie będzie edytuj swoje konto. Edytuj swoje konto i tam jak wklikniesz w to, to będziesz miał wyskoczyć ci u góry z wierzchu strony takie haczyki i tam będziesz miał haczyk zaznaczony nie chcę otrzymywać wiadomości. I ten haczyk musisz odhaczyć po prostu. I to będzie wszystko w temacie, tak? Będzie załatwione. Jeśli będziesz miał Zdzisław z tym problem, to napisz mi po prostu na maila swój login i hasło do tego programu i do 7-minutowego treningu i ja ci sam to zrobię, tak? Mateusz, do konkursu nowe osoby również mogą jeszcze zarabiać te $100 za 5 osób. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Osoba, która dzisiaj wejdzie do biznesu, w każdym tygodniu do odwołania, tak? Do odwołania zarabia $100 za 5 nowo pozyskanych osób. I polecam Wam to zrobić, bo to im szybciej to zrobisz, tym będzie mniej bolało. Tak? Mi zawsze sponsor mój powtarzał, zrób to szybko, bo jak szybko, to mniej boli. Tak? To jest tak samo jak z wyrywaniem zęba. Im szybciej to zrobimy, tym będzie mniej bolało, tak? Im wolniej, no to tym będzie większy problem. Dobra, słuchajcie. Dobra, bo się rozgadałem. Nie ma pytań już więcej? Sebo, czy prowizja za wprowadzanie jednej osoby jest jednorazowa? Nie, Sebastian. Już tyle razy o tym mówiłem. Prowizje mi są miesięczne abonamenty. Jakbyśmy dostawali raz pieniądze za wprowadzanie, jeśli na przykład ja, Seba, bym dostał raz prowizję za to, że wprowadziłem cię do biznesu, to by było bez sensu, tak? Bo ja w każdym miesiącu musiałbym pozyskiwać nowe osoby, ty w każdym miesiącu musiałbyś pozyskiwać nowe osoby, żeby zarabiać. To nie ma nic wspólnego z etatem. Widzicie, jak wiele tu jest takich pytań, tak? Bo ludzie są przyzwyczajeni do etatu. Pracujesz, zarabiasz. Nie pracujesz, nie zarabiasz. A tu chodzi o to, żeby zrobić raz coś takiego, co będzie ci miesiąc w miesiąc przynosiło kolejne pieniądze. Dobra. Słuchajcie, w takim razie co? Życzę Wam miłego wieczoru, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych webinarach. Trzymajcie się, fajnie, że byliście. Miło było z Wami spędzić ten czas. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.